Proszę Państwa, oto oni. Wolontariat w grupie Orlen jest co roku większy. To nie tylko za skutek tego, że firma jest co roku większa, panie redaktor, ale ci ludzie zarażają nas pomysłami, ci ludzie mają chęć, ci ludzie mają błysk wokół, ci ludzie chcą wykonywać, chcą dzielić się pracą na rzecz innych i ci ludzie widzą wokół siebie potrzeby i to jest tak naprawdę najważniejsze i my jako Orlen pomagamy. Pomagamy przez fundację, która się bardzo mocno w te działania angażuje, która wspiera te działania również pod kątem finansowym, ale również też mamy inne kwestie. Jeden dzień wolnego na cele wolontariatu, to też jest takie motywujące dla pracowników. Ale panie redaktor, najważniejsze jest, że tym ludziom się chce. To nie jest kwestia jednego dnia wolnego, to jest kwestia, że mają błysk wokół, że chcą pracować dla społeczeństwa, że zachęcają swoich kolegów i swoje koleżanki w pracy i że co roku mamy większy wolontariat. 2021 to jest około 2200, 2022 to będzie około 2500 i liczymy, że dalej będą bite te rekordy wolontariatu, ludzi, którzy służą drugiemu człowiekowi i tu w wielu obszarach, trudno te obszary wymienić, od potrzeby dla człowieka, aż do potrzeby dla zwierząt, więc ten zakres wolontariatu, też i środowisko jest zdecydowanie bardzo, bardzo szeroki. Dlaczego warto wspierać pracowników w takich akcjach? Warto, ponieważ to, co podkreślam, nie żyjemy tylko dla siebie, żyjemy też dla innych ludzi i takie akcje pomagają nam budować jeszcze większe człowieczeństwo i pokazują, że potrafimy dzielić się z tym, co mamy. To, co tu zostało powiedziane, jedną z takich najcenniejszych rzeczy, którą mamy, jest czas i ten czas poświęcamy drugiemu człowiekowi i to jest wspaniała inicjatywa, która w grupie Orlen ma coraz większą siłę i zasięg. Kto może zostać wolontariuszem w grupie Orlen? W grupie Orlen w zasadzie może zostać każdy chętny, każdy, kto chce, ma pomysł oraz zasób czasu na to, żeby poświęcić go innym. Wystarczy zgłosić się wtedy do Fundacji Orlen, zgłosić swoją akcję. My bardzo chętnie pomagamy w przygotowaniu takich akcji, podpowiadamy, co, jak zrobić, żeby to nie była tylko jednorazowa pomoc ad hoc, ale żeby w jakiś sposób ją przekształcić w stałe działanie, które tak naprawdę jest najważniejsze dla wszystkich potrzebujących. Jak już złożymy ten nasz wniosek, wystarczy zrealizować projekt i tak jak dzisiaj tutaj teraz, świętować właśnie na gali wolontariatu razem z innymi wolontariuszami w grupie Orlen, których mamy coraz więcej. Jakiego rodzaju projekty zgłaszane są przez wolontariuszy? Przekrój projektów jest ogromny, dlatego że nie narzucamy nigdy tematyki. Nie chcemy zabijać kreatywności. Chcemy każdemu pozwolić, żeby robił to, na czym mu naprawdę zależy. Także każdy projekt jest przyjmowany i to są projekty i edukacyjne, i pomocowe, wsparciowe. Działamy i na rzecz dzieci, na przykład w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, na rzecz osób starszych, na rzecz osób chorych, na przykład w hospicjach, gdzie wolontariusze na przykład montowali doniczki z kwiatami, sadzili kwiaty po to, żeby osoby, które są przykute do łóżka, miały chociaż odrobinę zieleni i takiej radości wiosną i latem z tych rozkwitających kwiatów na ich parapetach. Ale mamy też akcje skierowane do pomocy zwierzętom, adaptujemy różne przestrzenie na rzecz osób niepełnosprawnych, pomagamy w szpitalach, w zasadzie każde miejsce, które można sobie wyobrazić, myślę, że tam już nasi wolontariusze dotarli, a my mnożymy to dobro ich rękoma i wspieramy w tym, żeby działali jeszcze więcej i jeszcze efektywniej. Wiemy też, że wolontariusze bardzo mocno zaangażowali się po wybuchu wojny w Ukrainie. Jakiego rodzaju projekty to były? Faktycznie po wybuchu wojny obserwowaliśmy ogromne zainteresowanie wolontariatem. Były to zbiórki darów, była to organizacja na przykład posiłków, tak, i dostarczanie posiłków do osób potrzebujących, ale także wolontariusze udostępniali miejsca noclegowe, przynosili odzież, organizowali całe transporty.
często też czuwali na granicy, po prostu wspierali te osoby, które przyjeżdżały. Część osób pełniła funkcję na przykład tłumaczy, czy osób takich wspierających w miejscach, gdzie też Orlen przyjmuje grupy uchodźców, na przykład w hotelu Petrochemia. Także tych wolontariuszy było bardzo dużo, zgłoszonych zostało 112 akcji, 450 wolontariuszy było zaangażowane. Dotarliśmy z pomocą do prawie 15 tysięcy osób, a na tą całą pomoc właśnie Ukrainie wolontariusze przeznaczyli prawie 6 tysięcy godzin. Wolontariat to jest takie zajęcie, które, i to powie każdy wolontariusz, które w sposób wyjątkowy mnoży to, czym się dzielimy. Podziel się swoją pasją!